40-lecie Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu było okazją do organizacji międzynarodowego turnieju piłki siatkowej dziewcząt. Impreza odbyła się 8 i 9 lutego w kętrzyńskiej hali Mosir. W turnieju wzięło udział 8 drużyn z Rosji, Łotwy, Białorusi i Polski. Zwycięzcami zostały dziewczęta z MKS Ryw, Walej i Ława, które w meczu finałowym pokonały Łutyszki z Dałga w Pilis. Międzynarodowy turniej piłki siatkowej dziewcząt z okazji 40-lecia w Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu za nami. Za moimi plecami zwycięska drużyna z Iławy. Jest również z nami pan trener. Panie trenerze, szczególnie proszę przyjąć gratulacje również dla całego zespołu. Proszę powiedzieć parę słów na temat drużyny. Jest to zespół, który w tym roku osiąga spore wyniki, ponieważ wygraliśmy Ligę Wojewódzką Juniorek. Tu są dziewczęta również, które w Lidze Wojewódzkiej Kadetek w pierwszej lidze wygrały wszystkie 5 turniejów bez straty seta, a więc jest to zespół, myślę, że chyba czołowy w naszym województwie. No i przygotowujemy się bardzo ciężko do rozgrywek centralnych i ten turniej był dla nas takim etapem przygotowań. Przez ostatnie 2 tygodnie bardzo ciężko pracowaliśmy, 2 razy dziennie na zgrupowaniu wyjazdowym, stacjonarnym, więc tu na pewno może nie było aż takiej świeżości, aczkolwiek pokazaliśmy charakter, bo to o to chodzi, żeby kształtować charakter. Jest to zespół z wielkim charakterem, z wielkim sercem, zresztą udowodniły to w meczu finałowym, gdzie z takiej klęski, można powiedzieć, przegrywania podniosły się i potrafiły zwyciężać. Jest to wspaniały zespół, z którym mam nadzieję w przyszłości będziemy walczyć o coś dużego dla naszego województwa, dla Warmii Mazur, dla Iławy, dla nas, naszej siatkarskiej rodziny. W tym kierunku pracujemy. Wśród tych zawodniczek są również reprezentantki Polski w siatkówce plażowej, 3 dziewczyny, które myślę, że dla polskie siatkówki również w tym roku będą zdobywać medale Mistrzostw Europy, Świata i na to liczymy i mają realne szanse, dlatego cały czas ten zespół budujemy pod kątem przygotowania do tej siatkówki halowej i myślimy również o tym letnim okresie siatkówki plażowej, której od wielu lat jesteśmy, można powiedzieć, takim czołowym ośrodkiem w Polsce. No właśnie, czy pana zdaniem udział w tym turnieju, no i przede wszystkim zwycięstwo, będzie miało rzeczywiście ten walor motywacyjny do dalszej wytężonej pracy i kolejnych sukcesów? No myślę, że na pewno, no bo wiadomo, to zawsze buduje, zwycięstwa budują, chociaż porażki też mądrych ludzi budują. Tutaj ta porażka w jednym secie nas zbudowała po to, żeby wygrać w tiebreaku, także to jest taki krótki moment, który wystarczył nam, żeby podnieść głowę. Myślę, że tak, myślę, że ta ciężka praca, dziewczyny zauważą, że daje efekt w postaci właśnie zwycięstwa w takim turnieju. Myślę, że bardzo dobrze obsadzonym, tu cieszyliśmy się, że gramy z tymi zespołami mocnymi właśnie z zagranicy, bo szukamy takiego przeciwnika bardzo mocnego, bo w Lidze Wojewódzkiej zdominowaliśmy tę ligę praktycznie, a wciąż były te poszukiwania. Dlatego tu chciałem podziękować panu Jerzemu Mrozowi za to, że umożliwił nam udział w tym turnieju i myślę, że godnie reprezentowaliśmy Warmię Mazury, nasze miasto, nasz klub w tych mistrzostwach, w tym turnieju. Osobiście mam ostatnio wrażenie, że w tej chwili w skali całego kraju ta taka pozytywistyczna praca u podstaw z zawodniczkami, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o siatkówkę dziewcząt, zaczyna przynosić wymierne sukcesy i staje się coraz bardziej popularna. My w naszym klubie już od wielu lat, kilkunastu, kilkudziesięciu pracujemy właśnie w ten sposób od podstaw. Te dziewczynki zaczynały swoją karierę przez to, że przyszły się zapisać w 3., 4. klasie szkoły podstawowej. Teraz chodzą już do gimnazjum i do szkoły średniej, także ten czas naprawdę jest ciężkiej pracy. Bardzo pracujemy dużo, trenują praktycznie codziennie, podczas przerw, wakacji te dziewczyny ciężko pracują. Stąd właśnie ten efekt. No ta praca daje efekt, no bo ja zawsze uważam albo pracować, ale tak naprawdę albo wcale tego nie robić, dlatego my zakładamy właśnie taką pracę w tym klubie, który jest takim, zawsze nazywam, takim zrywem młodych ludzi, którzy potrafią się zjednoczyć wokół tej wspaniałej dyscypliny, jaką jest piłka siatkowa. To jest moje życie, mojej rodziny i tego klubu. Także na pewno to uważam, trzeba popierać takie właśnie kształcenia. Przede wszystkim kształcenie osobowości. No i te dziewczyny mają naprawdę zajęcie. Te dziewczyny wyrastają na wspaniałe potem kobiety, które myślę, że też będą radzić sobie w życiu, ponieważ tu dzisiaj w tym jednym meczu było mnóstwo sytuacji stresujących, które im na pewno w życiu pomogą. Rozumiem, że po dzisiejszym turnieju nie spoczywacie na laurach i macie już kolejne plany na przyszłość. Oczywiście, w poniedziałek odpoczywamy, już od wtorku pracujemy ciężko. W sobotę turniej finałowy o Mistrzostwo Województwa Młodziczek, w sobotę ostatni mecz ligowy juniorek, za tydzień finał Ligi Wojewódzkiej Kadetek i za 3 tygodnie walczymy w Warszawie w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Także i potem już tak co tydzień praktycznie, aż do, daj Boże, tego efektu końcowego, jakim będą finały Mistrzostw Polski. I tam byśmy chcieli, tak jak tu powtórzyć, walkę o medale i zdobyć ten medal dla, powtarzam, Warmii Mazur, dla Iławy, dla naszego klubu. Pozostaje tylko życzyć sukcesów i do zobaczenia przy okazji następnego turnieju w Kętrzynie.
do zobaczenia. Dziękuję i tutaj naprawdę dziękuję organizatorom tego turnieju, bo był to wspaniały turniej, szczególnie panu burmistrzowi, który jest wspaniale zaangażowany w to, co robi w tym mieście. Poznaliśmy się naprawdę i daj Boże, chciałbym do Kęszyna zawsze przyjeżdżać po to, żeby pokazać jak najlepszą siatkówkę, no i zawsze zwyciężać chciałoby się. Trzecie miejsce zdobyła Nadzieja Olimpijska z Białorusi, wygrywając walce o brąz z drużyną Mosir Kętrzyn. Tak jak wspomniałem, mają na kwiatce Piotrowiczki, dlatego pewnie wiele osób tutaj widziało ten zespół w finale, ale punkty postawił się zespół Oteczki, no i tutaj ostatecznie grały o trzecie miejsce, gdzie z kolei też nie miały łatwo. Ciężki bój z drużyną Mosir Kętrzyn. Jednym z organizatorów dzisiejszego turnieju był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. Jest ze mną pani dyrektor Aneta Janczuk. Proszę krótko podsumować dzisiejsze wydarzenie. No bardzo niezwykłe to spotkanie było. Wczoraj tak naprawdę, kiedy rozpoczynaliśmy grę, nie liczyliśmy na nasze dziewczyny. A one sprawiły nam tutaj niezwykłą niespodziankę. Oczywiście jest to najtrudniejsze miejsce dla sportowców, bo to jest czwarte miejsce, czyli to miejsce za pudłem, ale naprawdę bardzo pięknie i dzielnie walczyły o trzecie miejsce. Zrobiły nam niezwykłą niespodziankę. Ja przede wszystkim chciałam podziękować kibicom za obecność i za piękne kibicowanie, za niezwykły doping dla nich. Także no to były naprawdę bardzo miłe emocje. I na początku, kiedy w ogóle rozpoczynaliśmy ten turniej, nie wiedzieliśmy, czy dziewczyny zechcą zagrać, czy nie. Były pełne obaw, pełne oporów, natomiast myślę, że ten mecz i ten turniej pokazał, że mają niezwykły potencjał. Zresztą tu w kuluarach rozmawialiśmy również z panem Piotroczukiem z Iławy i on powiedział, że gdyby tak grały w lidze, to naprawdę ta liga zupełnie inaczej by się układała. W tym momencie są na piątym miejscu, ale ja myślę, że no, to właśnie dało im taki bodziec do tego, żeby walczyć dalej i żeby być obecnymi na boiskach siatkowych w województwie warmińsko-mazurskim. Mam nadzieję, że to jeszcze wiele dobrego przed nimi. Wydaje mi się, że ta praca pozytywistyczna, taka u podstaw, którą się w tej chwili wykonuje, szczególnie właśnie w przypadku piłki siatkowej dziewcząt, zaczyna w całym kraju i również w Kętrzynie przynosić sukcesy. Chociażby dzisiejszy turniej jest tego również dowodem. Kętrzyńska drużyna zaprezentowała się całkiem przyzwoicie. Jak w ogóle w Kętrzynie wygląda właśnie popularność siatkówki? Ja myślę, że tak, to co pan powiedział, ta praca u podstaw i szkolne ośrodki siatkarskie wzmocniły tą pracę, która dotychczas była wykonana, bo w Kętrzynie tradycje siatkówki są bardzo odległe. Wszyscy pamiętamy granice Kętrzyn, wszyscy pamiętamy Farel Kętrzyn, większość z nas przynajmniej jeszcze pamięta i pamięta o tym, że ta siatkówka w Kętrzynie bardzo mocno stała. Nie ukrywam, że chcielibyśmy odbudować dobre tradycje i taką dobrą siatkówkę w Kętrzynie. Ten początek tutaj fajnie się pokazał. Obecność dziewcząt z siatkarskiego ośrodka szkolnego jest tutaj też takim przykładem i dowodem na to, że siatkówka mocno stoi też w kraju, buduje swoją dobrą tradycję i buduje swój taki duży potencjał i myślę, że to w tych naszych małych ośrodkach jest to sposób na być może dalsze życie nawet, tak? Bo można się zaprezentować w dużych ośrodkach. Dziewczyny, kiedy wyjeżdżają na studia, mogą się prezentować w tych większych ośrodkach. I myślę, że to jest jakiś sposób na życie, na siebie, na swoją młodość. To jest bardzo sympatyczne. Poza tym wszyscy wiemy doskonale, będziemy ten truizm powtarzać, że ten sport uczy naprawdę waleczności, uczy kreatywności, uczy myślenia, uczy pracy w zespole. I to jest bardzo ważne. To potem procentuje w takim dorosłym życiu, kiedy podejmujemy pracę zawodową i naprawdę możemy wiele rzeczy przełożyć, wiele tych doświadczeń, których się nauczyliśmy, możemy przełożyć na naszą pracę i na nasze życie. Także myślę, że to jest bardzo ważne. Czasami o tym zapominamy, ale właśnie te siatkarskie ośrodki szkolne pokazują, że warto, że można. Sam dowód na to, że jedna z dziewcząt, która tutaj występowała, jest również reprezentantką w województwie, osiąga bardzo dobre parametry. Karolina Dębczuk, mam nadzieję, że nie pomyliłam jej imienia. To jest naprawdę ciekawe i to jest naprawdę budujące i to są dziewczyny stąd, to są dziewczyny z tej szkoły, z tej ulicy. Także to pokazuje, że naprawdę warto i warto być na tych boiskach. Zresztą jest miejsce, jest hala. Ponadto
wkrótce, we wrześniu, tak, oddajemy kolejną halę, gdzie kolejne dwa boiska do piłki siatkowej. Także mam nadzieję, że również ta baza, która się powiększy, spowoduje, że będzie nas więcej. Rozpoczęliśmy już pracę też u podstaw z chłopcami, z czego się bardzo cieszę. Rozpoczęły się pierwsze treningi, są pierwsze nabory, więc to się zaczęło i też tą siatkówkę męską będziemy próbowali tutaj odbudować.